Szanowni Państwo, pani minister powiedziała o wydarzeniu, bo rzeczywiście to jest wydarzenie. To jest wydarzenie niezwykle ważne dla całego tego regionu, dla Dolnego Śląska, dla południowej części Dolnego Śląska, dla Kotliny Kłodzkiej, w szczególności dla wszystkich miast, miejscowości położonych wzdłuż drogi krajowej nr 8. Ja znam tę drogę bardzo dobrze. Wszystkie te wzniesienia, pagórki i brak poboczy. Ta droga bardzo często przez mieszkańców tych regionów nazywana jest drogą śmierci. My chcemy, żeby to była droga życia, żeby ta droga tchnęła nowe życie w południe Dolnego Śląska, żeby nie tylko przyciągała nowych turystów, turystów z całej Polski i z całego świata do tych przepięknych krajobrazów, do tych przepięknych ziem, ale również, żeby łatwiej było można stąd wywozić towary, tworzyć tutaj nowe miejsca pracy, tworzyć i otwierać nowe fabryki. To jest część planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, również rozwój infrastruktury. Dlatego bardzo dziękuję tutaj panu ministrowi Adamczykowi, panu ministrowi Dworczykowi, pani minister Zalewskiej i wszystkim parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości z ziemi dolnośląskiej, bo to oni bardzo intensywnie zabiegali o to, żeby droga ekspresowa, dwa ślady w każdą stronę, żeby taka droga od Wrocławia do Kłodzka została wybudowana w najbliższych latach. I właśnie tutaj podpisaliśmy już stosowne dokumenty na przeprowadzanie pierwszych prac w tym kierunku. Szanowni Państwo, to jest właśnie rzeczywiście wydarzenie. Znam dobrze Dolny Śląsk, stąd pochodzę. I wiem, jak dużo dobrego taka droga, droga ekspresowa S8 przyniesie tutaj, ile istnień ludzkich pozwoli zaoszczędzić, ale też jak przyczyni się dzięki Prawu i Sprawiedliwości do rozwoju tych ziem. Oprócz tej wielkiej arterii S8, która przebiegnie na południe od autostradowej obwodnicy Wrocławia właśnie do Kłodzka i później też do Kudowy, do granicy z Republiką Czeską, my już utworzyliśmy największy w historii III Rzeczpospolitej Fundusz Dróg Lokalnych. Dla porównania Platforma i PSL przez 8 lat wydali na drogi lokalne z budżetu państwa około 5 miliardów złotych. To jest tyle, a nawet mniej, ile my w ciągu roku, licząc też ten rok, ponad 1,5 miliarda inwestycji wydamy na drogi lokalne, na te drogi, które doprowadzają do większych arterii, takich jak S8. Doprowadzają ruch lokalny i ułatwiają życie, komfort życia wszystkim mieszkańcom. Szanowni Państwo, droga S8, ale także te drogi lokalne to są drogi ku lepszej przyszłości Polski i Polaków. Dziękuję.